A teraz do samochodu wsiada człowiek. Jak ty miałeś na imię? Czekaj. Mariusz. O, Mariusz właśnie. Tomasz Kozłowski, zwany Mariuszem. Człowiek bardzo dla mnie ważny. Nie będę udawał, że się nie znamy. Ci z Państwa, którzy nas śledzili, naszą wyprawę w zeszłym roku na Facebooku, to wiedzą, że z Tomkiem się ciężko wytrzymuje bardzo, ale... Ale można. Ale można, da się. Co więcej, Tomasz został nagrodzony bardzo ważną nagrodą. Chciałbym, żebyś o niej opowiedział. Pokażemy. Tu pokażemy, proszę bardzo. O, to jest Charity taka... Hero. Bohater akcji charytatywnej, tak to chyba trzeba przetłumaczyć. Dobroczynności. Dobroczynności, dziękuję Ci bardzo. To jest taka nagroda, którą dostałem za projekt, który zrealizowałem w czerwcu. To znaczy, to w czerwcu skakałem. Projekt realizowałem prawie przez rok, ponieważ ja sobie wymyśliłem kiedyś, że skoczę 50 razy w ciągu jednego dnia ze spadochronem. Ale potem stwierdziłem, że nie będę czekał do 50 i zrobię to w 48 roku życia. Tak, różnica między nami jest taka, że ja też czasami myślę o różnych wariactwach, ale nie robię tego potem. No. Możesz zrobić. Ale to jeszcze powiedz, bo te 48 skoków, które chciałeś wykonać, to jest rekord polski. Tak. Ja ostatecznie zrobiłem 50 skoków. Wcześniej ten rekord był 25. Udało mi się ten rekord podwoić. Ale ja się przygotowywałem do tego projektu przez 8 miesięcy i zupełnie zmieniła mi się jakość motywacji, dlatego że postanowiłem, też nie będę przed Państwem ukrywał, że Bartek mi w tym pomógł, ponieważ ja chciałem zrobić tak, żeby zadedykować kilka skoków różnym osobom, które potrzebują pomocy. I Bartek mnie nakłonił do tego, żebym każdy z tych skoków zadedykował jakiejś osobie i powstało nam z tego 48 kampanii pomocowych. Taka, że chodziło mnie to, żebyś mi zadedykował te skoki, a ty wymyślałeś, nie, to może lepiej pomóżmy komuś. Tobie zadedykowałem 51, który się nie odbył. Ale co, tak, to jest jeszcze to, co Państwo teraz widzą, to jest żołnierz Gromu, który skoczył 13 skok. Razem z Tobą to za chwilę też coś byś opowiedział o tym. Ale rzeczywiście 48, znaczy w jednej akcji przeprowadziłeś tak naprawdę 48 akcji pomocy. Tak, to było 48 kampanii pomocowych. Tam byli bardzo różni ludzie, którzy tę pomoc ode mnie otrzymali, czy od nas właściwie, bo tam było bardzo dużo ludzi zaangażowanych w to wszystko i... To była, nie wiem, mała Marta, której był poświęcony skok 24, która ma nieoperacyjnego guza pnia mózgu. To były osoby, które mają, cierpią na glejaka, mają złamane kręgosłupy. Fantastyczny chłopak, który na wózek inwalidzki czekał. Tak. Który przyjechał do ciebie tam w ogóle. On przyjechał, on było 6 rano, ponieważ jemu był poświęcony pierwszy skok. To było też dla mnie ważne. Ten pierwszy skok był ważny dla mnie dlatego, że mój syn Adam zorganizował tę pierwszą kampanię, jako pierwszy zakończył tę kampanię, bo trzeba było 10 tysięcy zebrać i on to zebrał, ponieważ to było tak, że każda kampania miała jakiegoś swojego opiekuna, który też w swoim lokalnym środowisku troszczył się o to, żeby te pieniądze zebrać. No i ostatecznie w sumie udało nam się zebrać 200 tysięcy złotych i cieszę się. Nie udało mi się niestety pomóc każdemu tak, jakbym chciał, bo były tam osoby, które potrzebowały milionów złotych, ale... Ale też wiem, że jakby z założenia, bo wiadomo, tam nawet jedna z tych osób, które się zwróciły do ciebie z prośbą o pomoc, napisała ci, że wie, że nie da się zebrać. To jakieś, chodziło jakieś horrendalne zupełnie tak, sumy. Tak, 3 miliony 600 tysięcy. Na wyjazd, tak? Na wyjazd na operację serca i płuc. No, nie pamiętam, ile tam zebraliśmy na tą kampanię, kilkanaście tysięcy, ale... Ale ci pamiętam, że mówiłeś, że ta pani, która do ciebie pisała w sprawie, to dla dziecka, tak? Dla jej dziecka chodziło, tak? Tak, dla Julii. Dla Julii, że ona wiedziała, ona napisała do ciebie z góry, że wie, że nie da się tych pieniędzy zebrać, ale że chodzi jej o coś innego. Ci ludzie pokazali mi jedną niezwykłą rzecz. Oni potrafią zupełnie inaczej patrzeć na życie, bo dla nich ważny był uśmiech na twarzy tej osoby, której my pomagamy. I rzeczywiście ta moja motywacja zmieniła się o tyle, że ja przygotowując się do tego projektu, przygotowując się kondycyjnie, przede wszystkim fizycznie, zobaczyłem, że bardzo ważne jest to, że za tym stoi drugi człowiek, że jemu się może przez chwilkę zrobić dobrze dzięki temu, że ja skoczę te 48 razy i mi się dzięki temu udało mi się to przeprowadzić dość łagodnie, bo to zajęło 7 godzin, w tym była jedna przerwa 40-minutowa, było kilka innych przerw, takich krótszych i rzeczywiście o 17 było po akcji, ale to właśnie dlatego, że za tą akcją stał człowiek, a nie rekord polski, a nie wynik. I myślę, że w ten sposób, pomagając innym ludziom, można naprawdę przenieść góry.
Co, powiedz mi proszę, jak wiesz, jednak większość z nas mogło, jakby chciało, to by skoczyło 50 razy w ciągu jednego dnia, po prostu mamy inne zajęcia, ale tak serio mówiąc, no to wiesz, to jest jednak dosyć wyjątkowa rzecz. Jak ktoś, kto nie ma, no nie może skakać, nie ma takich umiejętności jak ty, a chciałby komuś pomóc i się zastanawia, no kurczę, no przecież nie zbiorę 200 tysięcy złotych, nie zbiorę nawet 100 tysięcy złotych, pewnie 50 tysięcy nie zbiorę, to po co w ogóle się brać za to? Dla siebie przede wszystkim. To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że możemy pomóc innym ludziom, ale pomagając... Tu są ludzie, którzy chciałem, a propos pomocy, to jest TVP Info, tutaj przejeżdżamy. Oj, potrzebują pomocy rzeczywiście. Tylko. Przepraszam. Już trzeba by dużą akcję zorganizować, ale zresztą te akcje są organizowane, no, tak jak i wczoraj na przykład. Ale... Ja uważam, że nie trzeba do tego skakać ze spadochronem, nie trzeba robić nie wiadomo jak ekstremalnych rzeczy. Można objechać Polskę rowerem. Ludzie robią takie rzeczy. Można biegać, można zrobić cokolwiek innego, zorganizować koncert. Przecież takie akcje odbywają się cały czas, ale człowiek, który pomaga innym, tak naprawdę też walczy ze swoimi wrogami w taki sposób, że przestaje o nich myśleć i pomaga sobie. Bo to jest... dodać w tym momencie, że Tomasz jest też psychologiem. No bardzo tak. Dobrym zresztą. Dziękuję. Powiedziałem to raz, nigdy więcej tego nie powtórzę. Ale no. To się nagrywa. Nie! Myślę, że to jest istotne, że ta osoba, która pomaga, staje się po prostu lepsza. I rzeczywiście na ten świat patrzy się lepiej w takiej sytuacji. I pomaganie innym ludziom ma jeszcze jedną bardzo fajną rzecz. To, ta akcja nie kończy się w dniu, w którym, tak jak w moim przypadku, kiedy ja po 50 skoku ląduję i wsiadam do samochodu. Ci ludzie do mnie piszą, ja mam z nimi kontakt, na przykład dla małej Marty zbieraliśmy teraz pocztówki, ona miała drugiego. Tak. To było fajne, bo w tysiącach przychodzą te pocztówki i ta mała siedzi i otwiera te karty pocztowe i ludzie wysyłają. I co pocztówka, to uśmiech na twarzy. Tak. I właśnie rozmawiałem z mamą Marty wczoraj i mówiła, że ma kłopot z tym, żeby zagonić ją do spania, ponieważ ona siedzi cały czas, otwiera te karty, a przychodzą też paczki, ludzie przysyłają jej balony, ktoś przysłał jej jakiegoś lizaka. No, ludzie są fajni, naprawdę, i to pomaganie powoduje też, że ludzie są kreatywni i po prostu lepiej się ze sobą czują. Powiedz tam, wśród tych 48 historii, które wybrałeś, żeby pomóc, niektóre z tych historii naprawdę są takie przerażające i nieprawdopodobnie dołujące po prostu. Masz film, który nagrałeś z tej akcji, widziałem reakcję ludzi, było tam paru naprawdę twardych facetów z nami, którzy oglądali ten film i też płakali, oglądając ten film, bo widzieli tych ludzi. Czy nie masz takiego poczucia, że cokolwiek zrobisz, to jest w ogóle tak mała kropla, że to w ogóle po co to robić? Ten bezmiar ludzkich nieszczęść jest tak nieprawdopodobnie wielki, że się nic z tym nie da zrobić. Tak. Lepiej się zamknąć w domu i udawać, że tego nie ma w ogóle. Wiesz, jest dokładnie tak, jak mówisz. Każdy z nas, to co ja robię, to jest kropla w morzu, ale ja daję jedną kroplę, ktoś da kroplę, ktoś inny da jeszcze jedną kroplę i robi się z tego całkiem duży ocean. I rzeczywiście, gdybyśmy mogli to zrobić na trochę szerszą skalę i żeby więcej ludzi się przyłączało do takich akcji, to naprawdę moglibyśmy zalać po prostu dobroczynnością ten kraj. Ale ja myślę, że to jest jeszcze jedna rzecz. Na Facebooku można udostępnić... To jest ten chłopak, który cię przyjechał. Mateusz. Mateusz. Ja znam każdą akcję, każdą tę kampanię pamiętam. Mateusz niesamowity, bo się cały czas uśmiecha. To jest niesamowity, tak, to jest chłopak. Fajny chłopak. To jest chłopak, dla którego pieniądze na wózek dla niego, akcję zbioru zorganizował twój syn. Tak, tak. To jest w ogóle też... To pokazuje, jaka jest reakcja w tych akcjach, bo... producent tego wózka, jak zobaczył, jaka jest akcja, obniżył cenę tego wózka dla Mateusza i jeszcze udało się kupić dla niego gorset, bo on wymaga takiego gorsetu i oczywiście to wszystko się mnoży. Natomiast jedna akcja ciągnie kolejną. Ja uważam, że powinniśmy się w takie rzeczy angażować, bo to pokazuje, że to generalnie zaraża inne osoby. I ja teraz wracałem ze Szwecji parę dni temu i w samolocie rozmawiałem z człowiekiem z Meksyku, który chce pomóc innym tam ludziom, którzy ucierpieli w trzęsieniu ziemi. Opowiadałem mu o moim projekcie i on chce objechać Meksyk dookoła rowerem. Mówi, ja nic innego nie potrafię jeździć rowerem. Mówi, to proszę, spróbuj zorganizować to w taki sposób. Powiedziałem mu mniej więcej jak. I pisał mi, że będzie próbował to zrobić. I tak to się dzieje właśnie.
Czy nie masz... A jeszcze zanim o plany na przyszłość, to chciałbym, żebyśmy wyjaśnili, co ten żołnierz gromu robił nam na zdjęciu, na skoku z tobą. Ja nie wiedziałem, czy ja dam radę skoczyć 48 razy i poprosiłem Grom o wsparcie w taki sposób, żeby w sytuacji, gdybym ja nie dał rady i nie skoczył, powiedzmy, udałoby mi się skoczyć 20-30 razy, to w związku z tym, że mieliśmy kampanie pomocowe, to chciałem, żeby żołnierz gromu doskakał do końca te 48, do tych 48, ponieważ mieliśmy konkretne kampanie pomocowe i chciałem, żeby te pieniądze trafiły do ludzi, ale też, żeby to tak symbolicznie się odbyło i no już, no i niestety żołnierz gromu siedział a przez cały dzień na ziemi, tyle, że skoczył 13 skok z tobą. Tak, to był jedyny, to był, ten skok się różnił, ponieważ skoczyliśmy go z 4000, skoczyliśmy go razem i pieniądze z tego skoku zostały przekazane wdowie po komandosie gromu, która została z dwójką dzieci. W ogóle pozdrawiamy tego żołnierza bardzo serdecznie. To powiedz w takim razie, jak po czymś takim nie masz takiej ochoty, żeby zrobić coś jeszcze większego, bo ja pamiętam nasze rozmowy przed tą akcją i wydawało się, że to w ogóle będzie, no, że to będzie tak, coś tak niesamowicie wielkiego, że w ogóle wow, zrobiłeś to, a teraz nie masz takiej myśli, że kurczę, zrobiłem to, no to teraz tak, coś większego. Tak, chcę zrobić coś większego. Również będę skakał, chcę skoczyć więcej niż 50 razy, natomiast myślę o troszeczkę o zmianie tego, to znaczy chciałbym, żebyśmy spróbowali rozwiązać jakiś problem konkretny. Jestem w tej chwili w trakcie rozmów ze sponsorami i chcę spróbować znaleźć jakiś problem do rozwiązania. To może być wyeliminowanie jakiejś trudności dla jakiejś grupy społecznej, która ma jakiś kłopot, czy ludzi, którzy cierpią na jakąś chorobę. Jeszcze się zastanawiam nad tym, co zrobić, ponieważ to jest oczywiście zależne od tego, jakie będziemy mieli pieniądze i ile osób się do nas przyłączy, ale będę chciał zrobić tak, żeby mieć jednego dużego sponsora i zaangażować też ludzi w to, żeby mogli się do nas przyłączyć, bo teraz mówimy już o jakichś bardzo dużych kwotach, bo jeżeli mówisz o rozwiązaniu jakiegoś, rozumiem, że chodzi o coś, żeby wymyślić coś, jakiś problem, i zlikwidować ten problem, tak? Żeby zlikwidować ten problem. Ale to oczywiście zależy od tego, jak ludzie mi pomogą, jak pomoże biznes, bo oczywiście znowu będę prosił biznes o wsparcie. Zobaczymy. Tak naprawdę w tej chwili paruje mi głowa i zastanawiam się nad tym, co zrobić, ale ten projekt, w którym ja myślałem, że będę szczęśliwy, jak zbiorę 50 tysięcy złotych. Okazało się, że udało się zebrać 200. I to pokazuje, że to jest tylko i wyłącznie kwestia zaangażowania. Zresztą możliwe od niemożliwego różni się tylko poziomem determinacji. I zrobimy to. To już teraz mówisz jak Grom. To już teraz mówisz jak koniec, naprawdę. Bo ten projekt to był dla mnie grom z jasnego nieba, bo to pokazało, że naprawdę można fajnie pomóc ludziom i że nie musi za tym stać tylko i wyłącznie wynik finansowy czy wynik sportowy, tylko jeżeli za tym stoi to, że może się uśmiechnąć jakieś dziecko na twarzy, którego przez większość jego krótkiego życia widać tylko i wyłącznie smutek i cierpienie, to naprawdę warto to robić. I sport jest bardzo dobrym narzędziem do tego. To jeszcze raz, bo chciałbym, żeby, wiesz, bo teraz mówisz o wielkich pomysłach, które pewnie będą kosztowały olbrzymie pieniądze i to już naprawdę mówimy o dużych kwotach, tak. Bo znalezienie takiego problemu i rozwiązanie go to będzie naprawdę... Pewno są miliony, ale finansowo jest, tak, to jest wielka rzecz, ale chciałbym, żebyś powiedział, żebyś zachęcił ludzi może do organizowania też takich małych akcji, czy jeżeli nie wiem, w jakiejś małej miejscowości, a zbierałeś też przecież, bo zbierałeś na przykład na dom dziecka w swoim rodzinnym mieście w ramach tych skoków. Jeżeli potrafię zebrać, jeżeli przewiduję, że moja akcja zbierze na przykład 2000 zł, to czy warto robić coś takiego? Warto to robić nawet dla 10 zł, dlatego że poza tym wynikiem finansowym stoi też to, że człowiek, ten człowiek, który potrzebuje pomocy, wie, że ktoś o niego dba. A samopoczucie psychiczne jest niezwykle istotne w procesie zdrowienia. Zresztą pokazują to badania od dziesiątek lat robione dotyczące psychosomatyki. I to, że człowiek się lepiej czuje. Zresztą nawet jeżeli spojrzymy na to z punktu interwencji kryzysowej, czyli tego obszaru psychologii, którym ja się również zajmuję, to widać, że wsparcie grupy rówieśniczej, na przykład po pożarze w stoczni, w hali Stoczni Gdańskiej, po koncercie, nie pamiętam, w którym to było roku, ale badania, które były robione wtedy w Polsce, wykazały, że wsparcie grupy rówieśniczej jest niezwykle istotne w powrocie do równowagi. I
I my tego nie doceniamy, bo bardzo często kwantyfikujemy to tylko i wyłącznie przy pomocy pieniędzy, ale to, że robimy coś dla drugiego człowieka, jest niezwykle istotne. I ja pamiętam z literatury przedmiotu też pani Kibler-Ross pisała o takiej sytuacji, w której jak u sąsiadów jakiegoś człowieka ktoś zmarł i ten sąsiad przyszedł do nich i zapukał do drzwi i mówi, otworzył jeden z tych żałobników i on mówi, przyszedłem do was, żeby wyczyścić wam buty. Ten człowiek się zdziwił, ale wpuścił go do domu, on te buty im wyczyścił i potem za jakiś czas się spotkali i ci ludzie opisywali, że to było najlepsze, co mogli wtedy mieć w tym ciężkim dniu pogrzebu, ponieważ mieli czyste buty, a ten człowiek opowiadał. Oczywiście sami nie byli w stanie o tym myśleć. Sami nie byli w stanie momentem. O tym myśleć, a ten człowiek, który to zrobił, doznał straty rok wcześniej i pamiętał, jak bardzo źle się czuł, kiedy był na pogrzebie i miał strasznie ubłocone buty, bo to była jesień. I to są... Ja podałem tutaj taki dramatyczny przykład, ale tutaj o to chodzi, że my nie dostrzegamy w całym dramacie takich bardzo drobnych rzeczy właśnie, jak to, że człowiek się uśmiechnie, jak to, że się go poklepie po ramieniu, jak to, że się zadzwoni do niego, napisze SMS-a albo kartkę pocztową, albo wyśle się lizaka czy cokolwiek. To jest niezwykle istotne i bardzo często w trudnej sytuacji jest taki dwuosobowy głuchy telefon. Jedna osoba siedzi z jednej strony i mówi, nie zadzwonię do niej, bo nie będę jej obciążać w tak trudnej sytuacji. A druga myśli, nie zadzwonię, bo nie będę obciążać swoją tragedią innych, którzy dobrze sobie żyją. I tak to jest, że jest takie milczenie. My powinniśmy, moim zdaniem, odzywać się do tych ludzi, pomagać im i nawet jeżeli to jest jeden grosz, to nie chodzi o to, jak duża jest ta kwota, tylko to, że pamiętamy o drugim człowieku. Wow. Dobrze, będę do ciebie częściej dzwonił. Dziękuję ci bardzo. Taką mam konkluzję z tego spotkania. Bardzo ci Tomku, dziękuję. To może jeszcze zaapelujmy w takim razie, gdyby ktoś z Państwa miał jakiś pomysł, jaki problem Tomek, może nie tylko na skalę polską, ale może na większą skalę, można wziąć i rozwiązać. Coś, co można zebrać pieniądze i na przykład spowodować, żeby ten problem dla jakiejś grupy ludzi chorych, nieuprzywilejowanych z jakiegoś powodu zlikwidować, to proszę też nam znać. Próbujmy. Dzisiaj, tak, dzisiaj nie jest ciężko znaleźć człowieka. Tomku, dziękuję wielkie bardzo. Dzięki. Dziękuję. Gratulacje. Dziękuję ci serdecznie. Uściskaj syna. Dziękuję. Uściskaj żonę. Uściskaj córkę i uściskaj psa swojego. I spadochron. I spadochron oczywiście też, ponieważ wiele od niego zależy. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.